Biegają na głębokości 320, potem zbiegają jeszcze głębiej na 355, ale po drodze jeszcze czekają na nich przeszkody. Między innymi przebiegają przez opony, czołgają się również przez wąskie chodniki, przebiegają pod górkę, z górki, więc mnóstwo atrakcji. Oprócz tego, że warunki, które tu też panują, no bo wiadomo, że i zapylenie jest to także no, przeszkody, które na nich czekają. Połowa z nich nigdy nie była na kopalni, nie jest oznajomiona z tymi warunkami, ze względu na to, że to są osoby przyjazne. Nie są to z terenów śląskich. Powiem tak, że na dole trzeba się potrafić też poruszać chodząc, a co dopiero biegając. Przyjechałem 2 dni temu, chciałem zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. No, ciekawy byłem, jak ten pub tyle metrów pod ziemią, jak to wszystko wygląda. Poznałem po prostu te takie tajniki, jak się zachować i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć. No, bardzo fajne, bo jest to coś innego zupełnie. Bardzo fajnie jest doświadczyć jakby tego klimatu kopalni, którego się nie zna na co dzień. Brawo! Brawo!